Teraz o in vitro, bo niedawno to był temat też gorący i też w wielu domach ludzie o tym rozmawiali. My Polacy rozmawialiśmy o tym. No i in vitro parlament przegłosował niedawno, że państwo będzie finansowało in vitro. Co to w ogóle jest? Czy to jest etyczne, czy nieetyczne? Ja absolutnie nie mam w tej sprawie zdania. Zapytam o to za chwilę ekspertów. W studio w Warszawie jest pan dr Wojciech Zawalski, ginekolog. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. A na łączeniu pan profesor Rafał Kurzawa z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz ojciec Paweł Górzyński, dominikanin. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zaczynamy od pana profesora Rafała Kurzawy. Panie profesorze, niech pan wytłumaczy w przystępny i krótki sposób naszym widzom, co to jest in vitro? To jest zapłodnienie komórki jajowej kobiety plemnikami pobranymi od mężczyzny poza organizmem kobiety. Następnie kilkudniowa hodowla zarodków poza organizmem kobiety i przeniesienie zarodka z powrotem do organizmu kobiety, do macicy. Z tym procesem związane są, bo pewnie o tym będziemy rozmawiać, też takie sytuacje, kiedy zarodki będą zamrażane i przechowywane w ciekłym azocie. A ile takich zarodków jest przechowywanych w tym ciekłym azocie? Jak to jest duża liczba? My w tej chwili mamy dobre dane, które są danymi z Ministerstwa Zdrowia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia prowadzi rejestr przechowywanych tkanek i komórek. To nie tylko dotyczy komórek rozrodczych i zarodków. W tej chwili szacujemy, że około 120 tysięcy zarodków jest przechowywanych w ciekłym azocie. Przy czym trzeba też jasno powiedzieć, że my nie wiemy, jakie to są zarodki. Duża część tych zarodków to są takie zarodki, które no, mogą być zupełnie nieprawidłowe genetycznie. To też jest taka sytuacja, że my nie wiemy, jaki jest to zarodek w rozumieniu potencjału rozrodczego. I kiedy się o tym można dowiedzieć? Dopiero po wszczepieniu go kobiecie i dopiero jak się urodzi dziecko, tak? Wtedy? Wtedy można domniemać, dlatego że te zarodki nieprawidłowe się po prostu nie zagnieżdżają albo ronią się. W bardzo rzadkich sytuacjach rozwijają się dalej i wtedy mogą się urodzić dzieci z wadami rozwojowymi. A dlaczego te zarodki? W większości wypadków one po prostu nie dają ciąży. A dlaczego te zarodki przechowuje się w ciekłym azocie? Rozumiem, że to jest jakby proces jest taki, że one muszą powstać, te zarodki, i po prostu się je wtedy trzyma, przechowuje. Nie wiem, jak to nazwać, tak? Je się przechowuje w ciekłym azocie z tego powodu, bo daje im to szansę na dalszy rozwój po rozmrożeniu. Także to jest taka metoda, która w tej chwili jest na tyle skuteczna, trochę to, ja to zawsze porównuję do oglądania jakiegoś streamingu, że my dusimy pauzę, to jest zamrożenie zarodka, potem dusimy play i to jest rozmrożenie zarodka. To jest taka procedura biotechnologiczna w tej chwili, która jest zupełnie bezstratna i nieszkodliwa z punktu widzenia możliwości przeżycia tych zarodków. Dobrze, za chwilę pana profesora zapytam, czy to jest etyczne, czy nie, ale najpierw o to zapytam ojca Górzyńskiego. No, drogi ojcze, to jest etyczne, czy nie, bo oto się powstał wielki raban w Polsce. No, tutaj by trzeba było sprecyzować to pytanie, tak? Do czego my to je odnosimy? Czy do samego faktu mrożenia zarodków, przechowywania tych zarodków, do samej procedury od strony medycznej, technicznej, technologicznej, tak? Czy odnosimy to do kwestii relacji pomiędzy osobami i faktu powstawania życia jako wyniku relacji pomiędzy dwoma osobami? To by trzeba było sprecyzować, bo jeżeli spojrzymy sobie od strony stricte naukowej, w ramach kompetencji naukowych, no to naukowcy siadają, badają, analizują, co jest możliwe, co nie, doskonalą swoje metody. Te metody dzisiaj potrafią być tak doskonałe, że jeden z argumentów, który pojawia się po stronie kościelnej dotyczący mrożenia właśnie
właśnie zarodków, tej nadliczbowej ilości zarodków, powoli zostaje wyeliminowany, bo już ta procedura w niektórych krajach jest tak zaawansowana, że to jest możliwe 1:1. Już nie ma tych nadliczbowych zarodków. Co więcej, całkiem niedawno czytałem artykuł, że w Niemczech mamy do czynienia już z takim zaawansowaniem, że mrozi się nie zarodki po zapłodnieniu, tylko osobno mrozi się jajeczka, osobno mrozi się plemniki i kiedy to jest potrzebne, one są łączone, trafiają do kobiety, czyli nie są przechowywane same zarodki. Z tym przechowywaniem zarodków na całym świecie był ogromny problem, bo to jest tak jak w przypadku wszystkich innych organów, ogromne pole dla różnego rodzaju przestępców, którzy tym strasznie handlowali. I tych problemów etycznych, jakie można byłoby tu wskazać, jest, krótko mówiąc, bardzo duże. Z punktu widzenia Kościoła w tym momencie najistotniejszy jest ten, czyli nauczania etycznego z tym związanego, jest ten element relacji miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą, który Kościół wskazuje jako ten właściwy akt powstania życia. I to jest ten moment dla Kościoła najistotniejszy. Jakkolwiek nauczanie, które znajdziemy w katechizmie Kościoła katolickiego, ja nazwałbym już przestarzałym. Właśnie ze względu na to, że od czasu, kiedy to nauczanie katechizmowe zostało sformułowane, do dzisiaj ta procedura in vitro uległa ogromnej zmianie. I tutaj ja bym bardzo postulował, żeby odpowiednio urzędy watykańskie zajęły się zmianą tego nauczania, bo ono tutaj już jest bardzo nieadekwatne w stosunku do dzisiaj funkcjonujących metod. Czyli ojciec by zaakceptował przy tej metodzie 1:1, że tak mówię tu w dużym skrócie, że wszystko jest z punktu widzenia nauki Kościoła w porządku? Nie, to też by nie było w porządku, natomiast bardzo przesuwałoby ocenę etyczną tego samego faktu, takiego powstawania życia w pozytywną stronę, tak? W stronę akceptacji. Ja, kiedy dyskutuję o kwestii in vitro, to przede wszystkim zadaję sobie pytanie, czy to jest lekarstwo, rzeczywiste lekarstwo na ten problem, z którym my się dzisiaj współcześnie mierzymy. I zwracam uwagę na to, że poważne pisma medyczne na całym świecie piszą o pandemii niepłodności czy bezpłodności. No i jest pytanie, jak to zatrzymać? I tu do ojca wrócimy w tym temacie jeszcze. Teraz proponuję przejść do pana doktora Wojciecha Zawalskiego. Faktycznie jest to lekarstwo na pandemię, jak mówi ojciec, bezpłodności? Musimy tutaj pamiętać o dwóch płaszczyznach. Jednej, o której mówił ojciec Górzyński, mówiąc o pandemii niepłodności. I to jest ogromny problem dla tysięcy, setek tysięcy, milionów ludzi na świecie w tym momencie, którzy bardzo chcą, i to, co wspominał ojciec Górzyński, kochają się, są ze sobą, chcą mieć dziecko i tego dziecka mieć nie mogą z przyczyn medycznych. I tutaj rzeczywiście in vitro rozwiązuje ten problem, pomagając w pewnym zakresie, realizując tę potrzebę posiadania potomstwa, bo jak wiemy, in vitro istniejące od wielu, wielu lat spowodowało to, że wiele z tych osób doczekało się upragnionego dziecka. A czy to jest metoda stuprocentowa, że para, która nie może mieć dziecka, za pomocą metody in vitro na pewno będzie miała dziecko? Tutaj bardziej do pana profesora Kurzawy to pytanie, natomiast na pewno nie jest to 100% i to nawet nie jest zbliżone do 100%. Natomiast pojawiają się te problemy moralne związane z powstawaniem poza organizmem żywym, czyli in vitro, samo z nazwy. To już jest ten problem, który już łatwiej zaakceptować, to co też ojciec wspominał. Natomiast problem mrożenia dzieci to jest kolejny problem olbrzymich rozterek moralnych, jak również to, co się dzieje potem z dziećmi zamrożonymi po tym okresie, kiedy... I pan to świadomie nazywa dziećmi, nie zarodkami, a dziećmi, tak? Tak, to są dzieci. No jeżeli mówimy o powstawaniu życia, no to mamy podział naszych komórek w organizmie. Powstają plemniki, powstają komórki jajowe, po czym dochodzi do zapłodnienia, czy w organizmie kobiety, czy poza metodzie in vitro i powstaje nowy organizm. To powstaje nowy kod genetyczny, który dalej dzieląc się spowoduje to, że pan redaktor czy ja siedzimy tu naprzeciwko siebie. To się zadziało w momencie połączenia komórki jajowej z plemnikiem. No ciężko jest nie nazywać, że powstał człowiek, powstało dziecko, dlatego
My mamy dużo takich uproszczeń w języku publicznym. Łatwo jest mówić przy okazji dyskusji na temat in vitro czy aborcji, że to nie jest człowiek, że ten człowiek kiedyś tam się zacznie. Tylko pytanie kiedy? No bo jeżeli dzisiaj siedzimy, mamy ten garnitur chromozomowy, pan redaktor, ja, wszyscy, którzy nas teraz słuchają, to kiedy doszło do powstania tego wyjątkowego człowieka, wyjątkowego garnituru, mówmy tak, jeżeli chcemy dyskutować, kiedy to się zaczęło, to od kiedy jest dziecko, od kiedy jest człowiek? Dla mnie w momencie, kiedy komórka jajowa połączy się z plemnikiem, powstaje nowy organizm. To w konsekwencji po narodzeniu będzie to dziecko. Kiedy dorośnie, będzie to dorosły człowiek. Dlatego... Dziękuję, panie doktorze. Teraz czas na takim razie na pana profesora. Panie profesorze, pan zajmuje się tym naukowo, no ale na pewno różnego rodzaju kwestie etyczne pan rozważa. I pierwsze pytanie jest takie, czy zarodki, jak mówi pan doktor, to są właśnie dzieci? Tu może, tu jest ten temat dyskusji. I drugi temat jest taki, czy to jest metoda, która stuprocentowo pozwala parom, które nie mogą mieć w konwencjonalny sposób, tak to nazwijmy, mieć dzieci, aby te dzieci mieć? Jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, bo my mówimy o tworzeniu życia, o dawaniu życia. I jakkolwiek byśmy definiowali to życie, czy ono się rozpoczyna od momentu zapłodnienia, czy od momentu zaimplantowania się zarodka w endometrium, czy na jakimś innym etapie ciąży, in vitro daje życie. Więc tu, nie wchodząc w dyskusję, z której byśmy bardzo długo nie wyszli, trzeba pamiętać o tym, że in vitro daje życie. I nie jest intencją in vitro zabieranie życia, jakkolwiek byśmy to życie zdefiniowali. Między innymi marzenie zarodków jest taką metodą, która pozwala na przeżycie tym zarodkom, które gdyby nie ta metoda, nie miałyby szansy na przeżycie. I nie ma takiej sytuacji, nie przewiduje tego polskie prawo, w której moglibyśmy zarodki człowieka niszczyć. Każdy ma swoje prawa na każdym etapie rozwoju. Dziecko ma swoje prawa, płód ma swoje prawa, zarodki mają swoje prawa i człowiek dorosły ma swoje prawa. One są oczywiście adekwatne do tego, na jakim etapie rozwoju są. No bo no, dziecko nie ma prawa wyborczego na przykład, tak? Ciąży w wieku 32 tygodni nie wolno przerwać. Czyli każdy ma swoje prawa na określonym etapie. Więc ja na to w ten sposób, z tej perspektywy na to patrzę i dla mnie in vitro jest dawaniem życia, mrożenie, możliwość zamrażania to jest tak naprawdę metoda chroniąca zarodki. W tej chwili ona jest tak zaawansowana biotechnologicznie, że w ogóle się nie boję o to, że ona w jakikolwiek sposób szkodzi. Drugie pytanie. I może komentarz też taki. Pamiętajcie państwo, że to jest tak gigantyczny stres dla pary i tak potężna decyzja, również emocjonalna w tej płaszczyźnie takiej, która dotyczy relacji i wglądu w relacje, że pamiętajcie, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy naprawdę się kochają, bo chcą mieć dzieci razem. I to, że przystępują do programu in vitro, to też jest swoistym dowodem miłości, jakby prawidłowego funkcjonowania związku w tej sferze emocjonalnej. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność, jest to w tej chwili metoda, o której wiemy, że jest to jest sposobem leczenia płodności o najwyższej skuteczności, jaki jest w chwili obecnej dostępny. Tylko to mogę powiedzieć. I prawdą jest to, że są pary, które mogą mieć wiele cykli leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Jest ich niewiele, ale są takie pary, które mimo zastosowania tej metody dzieci mieć nie będą. W tej chwili w Polsce myślę, że się rodzi około 3% dzieci po in vitro. Taka jest skala tego. To chyba dużo mi się wydaje. A panie profesorze, dopytam pana, para, która chciałaby mieć dziecko właśnie w ten sposób, to ile musi zapłacić pieniędzy za to? Ile to kosztuje? To zależy oczywiście, z jakiej perspektywy byśmy znowu na to spojrzeli, ale to jest koszt w chwili obecnej kilkunastu tysięcy złotych. Mimo, że leki stosowane w procedurze in vitro są refundowane. I ten stopień refundacji leków jest myślę, że dość satysfakcjonujący. To za całą procedurę z punktu widzenia takiej ceny za procedurę biotechnologiczną, badań dodatkowych, które trzeba wykonać, wizyt u lekarzy, które się wykonuje, które trzeba przejść przed zabiegiem zapłodnienia pozaustrojowego. Zabieg
który jest z tym związany, to jest kilkanaście tysięcy złotych, jak się to wszystko do siebie doda. Czyli dość drogo. Proszę ojca, ojciec wcześniej podnosił kwestię taką oto właśnie relacji między dwojgiem rodziców, jeżeli dziecko jest poczęte w inny sposób niż naturalne, tak to nazwijmy, umownie dla celów naszej rozmowy. Ale z drugiej strony pan profesor mówi coś takiego. No przychodzą rodzice świadomi, którzy bardzo chcą mieć dziecko i w ten sposób przychodzi na świat no, owoc ich miłości. To jak to może ewentualnie negatywnie wpływać na związek, proszę ojca? No, to są sytuacje dużo bardziej złożone niż nam się wydaje, ponieważ te ludzkie motywacje potrafią być naprawdę bardzo różne i w różnym stopniu one mogą odpowiadać temu ogólnemu, powiedziałbym, obrazowi, takiemu przekonaniu, że jest to owoc miłości. Ja pracując nad takim opracowaniem dla takiego tryptyku pod tytułem Jak żyć, panie doktorze, to jest Matrix, Soma i Psyche, zostałem poproszony o napisanie pewnego artykułu dotyczącego tego, czy wiara wpływa na ludzkie zdrowie, czy opłaca się z punktu widzenia właśnie zachowania zdrowia, swojej kondycji, być człowiekiem wierzącym, bo to wspiera właśnie nasze zdrowie. I przy okazji pisania tego artykułu rozszerzyłem troszeczkę zagadnienie i zwróciłem uwagę na to, że ta pandemia bezpłodności czy niepłodności jest związana ze stylem życia. A styl życia to jest ten element, który w 70, czasami nawet w 75% wpływa na stan naszego zdrowia. I podniosłem w tym artykule taką kwestię, że to, że my dzisiaj pod wpływem naszych zdolności technologicznych, cywilizacyjnych, prowadzimy taki styl życia, który nas ubezpładnia, to jest sedno problemu. To jest sedno problemu. I ja na dłuższą metę nie wierzę w to, że technologia jest w stanie zastąpić naturę, tak? Raczej postulowałbym zdecydowanie styl... Proszę ojca, ja tu ojcu wejdę w słowo, bo podejrzewam, że słuchają nas teraz pary, które z ojcem się nie zgadzają i które pewnie mówią coś takiego. No przepraszam, nie pije ani on, ani ona. Nie pali ani on, ani ona. Często biegają, uprawiają jakiś sport i tak dalej i mimo wszystko nie mogą zajść w ciąży. I podejrzewam, że słuchając ojca denerwują się teraz bardzo mocno. Niekoniecznie się denerwują. Ja z wieloma takimi parami rozmawiam i to, że nie palę, nie piję, biegam, dbam o siebie, to nie rozwiązuje problemu, ponieważ problem jest cywilizacyjny. Tak? Na ten nasz styl życia wpływa mnóstwo rzeczy. I zawsze takim parom bardzo delikatnie i cierpliwie podpowiadam, poczytajcie więcej, rozszerzcie swoją świadomość i podsuwam bardzo poważne periodyki medyczne. Na przykład Health and Religion, etc. Na rynku amerykańskim jest bardzo dużo bardzo ciekawych opracowań, bo tam badania są bardzo zaawansowane i one wskazują na to, jak bardzo ten nasz styl życia en general, obecny, jakby charakterystyczny dla naszej epoki, wpływa na to i wpływa na to, że my dotykamy pewnego rodzaju granic, a i przez ten styl życia, który jest dla nas charakterystyczny, my przestaliśmy przyjmować do wiadomości, że wszystko w tym świecie, w którym żyjemy, ma swoje granice i że może mnie spotkać taka sytuacja, że mimo całego swojego wysiłku dbania o zdrowie, mimo stosowania procedury in vitro i tak dalej, ja i tak tego dziecka nie będę miał. I ja z takimi parami bardzo często się spotykam i w tym periodyku, o którym powiedziałem, przypadki takich par są opisane. Czyli co? Z naszego doświadczenia człowieczeństwa realizowanego tu i teraz dzisiaj zaczął wyciekać pewien bardzo ważny element, że my nie jesteśmy zdolni przyjąć do wiadomości sytuacji, w której, która dla mnie jest sytuacją w jakiś sposób graniczną, że ja i mój mąż nie będziemy mieli dziecka. I tu dziękuję, proszę ojca. Doktor Zawalski, no właśnie, czy rodzice powinni przyjmować do świadomości, ja i ty nie będziemy mieli dziecka? Tak to powinno. Jakie ma pan wątpliwości etyczne, jeżeli chodzi o tę metodę, panie doktorze? Moje wątpliwości etyczne nie dotyczą samej metody jako takiej, dlatego że no, nauka pokazała, to jest bardzo ciężko dyskutować z ludźmi, którzy nie mają dzieci na temat moralności, bo przeciwko nim w ich ocenie jest cały świat. Tak? Oni nie mają dzieci, wszyscy inni mają. A to jest naturalne, chcemy mieć dziecko. Chcemy mieć dziecko, tak.
dokładnie tak. I metoda in vitro pomaga w tym zakresie i tutaj absolutna zgoda, że metoda in vitro pomaga i znam wiele rodzin, znam wiele moich pacjentek, którym prowadziłem ciąże, które były po in vitro. I tutaj pełna zgoda. Jakie mam problemy moralne? Problem moralny to jest to, co rozmawialiśmy chwilę tak wirtualnie z panem profesorem Kurzawą, że mrożenie zarodków, co się dzieje z tym zarodkiem, mówimy dziecko, zarodek, owszem, to się fajnie wszystko mówi. Taki artykuł był niedawno na łamach jednego z periodyków na temat dyskusji pomiędzy sytuacją w Czechach, a w Polsce, jeżeli chodzi o to, co dzieje się z zamrożonymi zarodkami. Rzeczywiście polskie prawo od 2015 roku, ta bodajże, o ile roku nie mylę, ustawa dosyć rygorystycznie ograniczyła niszczenie zarodków do zera. Także tutaj nie ma tego problemu, że niszczymy zarodki, które są zamrożone. Natomiast troszeczkę jest to spychanie czasami tego problemu nie na mnie. Bo co, zarodek pójdzie do adopcji, bo może kiedyś odmrozimy i może kiedyś będzie kolejny ten raz, kiedy ta mama z tatą zdecydują się, żeby swoje dziecko szczepić, urodzić po raz kolejny, kolejne dziecko. To są strasznie trudne tematy, bo z jednej strony borykamy się z ludźmi, którzy mają problem z posiadaniem dziecka, a z drugiej gdzieś powstają te nadmiarowe dzieci, nadmiarowe zarodki, z którymi tak naprawdę nie ma dobrego rozwiązania. I ani medycyna nie ma dobrego rozwiązania, ani etyka nie ma dobrego rozwiązania. Pojawiają się na świecie problemy na przykład dziedziczenia przez dzieci, które z metody in vitro powstały i zostały zamrożone. Był taki chyba kazus, pan profesor będzie dokładnie go pewnie pamiętał, bo zdaje się, żeśmy kiedyś dyskutowali na jednej z konferencji na ten temat, chyba w Australii, gdzie dziecko zamrożone odziedziczyło majątek po rodzicach, którzy zginęli w katastrofie lotniczej. To są potężne problemy, z którymi dzisiaj my sobie chyba nie radzimy jeszcze w sposób moralny. I tutaj zarówno lekarze, jak i teolodzy dyskutują na ten temat, a z tyłu jest jednak ta tragedia tych ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci. I to jest bardzo ciężko czasami dać ten złoty środek, co jest moralne, co nie jest moralne w tym zakresie. I pan profesor, dosłownie 40 sekund nam zostało. Co się dzieje z tymi zarodkami, panie profesorze? One są, one podróżują w czasie. Są zamrożone. Wiemy, że w każdej chwili można je rozmrozić. I wiemy, że będą miały szansę na rozwój taki, jakby nie były zamrożone. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że mamy taką biotechnologię w tej chwili, że możemy zamrozić dorosłego człowieka i go rozmrozić po iluś latach w całości. Jest to możliwe? Nie, oczywiście, że nie jest, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że coś takiego będzie kiedyś dostępne. Będziemy kwestionować moralność takiego postępowania? Nie. Podpisuję się pod ojcem w jednym temacie. Styl życia jest gigantycznym problemem. I w moim odczuciu styl życia w tej chwili jest głównym problemem prowadzącym do zjawiska niepłodności. I podstawową sprawą, której ludzie nie wiedzą, to jest to, że w chwili obecnej za późno kobiety decydują się na to, by mieć dzieci. I tu, panie profesorze, niestety muszę panu przerwać, bo już muszę kończyć program. Bardzo ciekawa rozmowa. Profesor Rafał Kurzawa, ojciec Paweł Górzyński oraz dr Wojciech Zawalski. Dziękuję wam, drodzy goście, serdecznie. Do tematu będziemy oczywiście wracać. Kochani moi, dzisiejszy program przygotowała Bianka Frejlich.